Dzień dobry Państwu. Niezmiernie miło mi powitać Państwa wytrwałych, którzy przyszli na dzisiejsze nasze spotkanie inaugurujące tegoroczne spotkania z kompozytorami w gościnnych progach Austriackiego Forum Kultury, któremu dziękujemy za to, że po raz kolejny nas tutaj u siebie goszczą, a z nami jest wyjątkowa postać, wyjątkowa kompozytorka Ewa Trębacz. Już od razu dziękuję Ci, Ewo, że zgodziłaś się być z nami i pokazać dzisiaj tajniki swojego warsztatu kompozytorskiego. A zatem miło mi Państwa powitać. Dzień dobry. 65. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień i pierwsze spotkanie kompozytorskie. Witamy kompozytorkę Aleksandra Bilińska, która będzie troszkę przepytywać kompozytorkę na okoliczność dzisiaj, i Tomasz Zymer, który uświetni nasze spotkanie i będzie tłumaczył tym, którzy będą chcieli zrozumieć dzieło kompozytorki i jej tajniki w języku angielskim. Good morning. I'm very happy to welcome you at the first meeting with composers at this year's Warsaw Autumn. I would like to thank the Austrian Cultural Forum for hosting us here and welcome our very special guest, Ewa Trębacz, who will talk about the mysteries and secrets of her composition technique workshop. My name is Aleksandra Bilińska. There will be an English translation also for people who will later use this recording, listen to it from the Warsaw Autumn Archive, which will be available online. Wnikliwi słuchacze i obserwatorzy na pewno zauważyli, że na początek przywitaliśmy Państwa dzisiaj utworem, który zabrzmiał wczoraj w studio ATM, w warszawskim studio, które wczoraj gościło również warszawską jesień podczas maratonu muzyki kameralnej. I utwór Ewy Inanna Descending otwarł to spotkanie popołudniowe wczoraj. Na pewno już zauważyliśmy i usłyszeliśmy, że Inanna przemówiła do nas z innej przestrzeni. I to jest jedno z ważniejszych zagadnień, chociaż tak samo i ważnych jak wiele innych aspektów twórczości Ewy Trębacz, ale bardzo istotnych, operowanie i komponowanie przestrzeni w tym nagraniu już dało się poznać, że w stosunku do wczorajszego wykonania obserwowana jest znacząca różnica. As you probably noticed, I started this meeting with a fragment of yesterday's composition, and you could hear that we heard it today in a completely different space, and there is a significant difference from the space which we were able to hear and experience yesterday at the Atel studio during the marathon of chamber music. And operating with and composing space is one of the main important aspects of Ewa's work. Ewo, to jest utwór, który napisałaś tuż jeszcze przed pandemią, prawda? W 2019 roku. To jest już, o ile dobrze pamiętam, trzecie wykonanie tego utworu, no, które miało miejsce wczoraj. I oczywiście zwraca uwagę tutaj w samym tytule nawet pewne od góry przyjęte założenie, które chyba gdzieś twoją twórczość właśnie w to miejsce prowadziło, prawda? Czyli mamy w tytule zaznaczone przestrzeń ambisoniczną, brzmienie ambisoniczne i zespół, który ma różnego typu warianty i różne konfiguracje. Tu właśnie w nagraniu widzieliśmy jedną z tych konfiguracji, a wczoraj zupełnie inny, nowy skład się pojawił. Będę wdzięczna, jeśli będziesz chciała powiedzieć nam troszkę więcej o tym utworze za chwileczkę. Inanna Descending is a work which you wrote in 2019. As far as I know, just before the pandemic. This is the third performance of this work. And in the title, already we have a reference to ambisonic space and the variable ensemble, which means that each time it's performed, the lineup, complement of musicians is different. So in the recording we saw one configuration and yesterday there was a different one. And I would like to ask you about details concerning this composition.
Dzień dobry Państwu. Tak jak Ola wprowadziła, słyszeliśmy fragment tego utworu Inna na Descending, to było nagranie z premiery w Seattle. To jest utwór, datę oficjalną ma 2019 rok, ale tak naprawdę to powstał z prawie 10 lat moich nagrań w różnych dziwnych przestrzeniach. Ja realizuję nagrania w systemie Surround za pomocą technik Ambisonics. Nie jestem jakoś szczególnie przywiązana do żadnej technologii, ale po prostu ten sposób realizacji nagrań i realizacji projektów jest bardzo, ułatwia mi osiągnięcie celów estetycznych i jakby bardzo odpowiada mojej metodzie pracy. Jak zwykle po wszystkich moich projektach zostają mi gigabajty, a nawet terabajty nagrań i po prostu w pewnym momencie zaobserwowałam tak pewne relacje pomiędzy różnymi dźwiękami, takimi pozostałościami z różnych projektów, w szczególności nagrania z słynnej cysterny w stanie Washington, Fort Worden. To jest miejsce, w którym prawie 30 lat przede mną działał Deep Listening Band z Pauline Oliveira, Stuartem Dempsterem i Panayotisem i nagrali tam swój słynny album. Więc ja weszłam tam prawie 30 lat po nich z mikrofonami ambisonicznymi. Właściwie 20 do 30 lat i po prostu podziałałam troszeczkę z moimi przyjaciółmi. To było jakby jedno ze źródeł tego utworu. Drugie źródło, zaraz przed pandemią jako inżynier dźwięku realizowałam partię elektroniczną do utworu Roberta Ericksona, Pacific Sirens. To jest utwór, który właśnie również ma partię elektroniczną, która jest stała, ale jest właściwie taka bardzo szumowa, tam właściwie nie ma jakichś określonych struktur, natomiast zespół jest nieokreślony i zespół ma sobie jakby wybierać różne częstotliwości, jakby rezonować razem z tą taśmą. Więc jest również taka forma otwarta. No i trzecie źródło to oczywiście sam wiersz, poemat epicki Inna na Descending, więc jest to utwór literacki, który ma prawie 4000 lat, co jest dla mnie czymś absolutnie niesamowitym, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób komunikować się z ludźmi, którzy żyli i funkcjonowali 4000 lat temu. Oczywiście jest to zupełnie inna forma ekspresji. Zwłaszcza początek, który mówi o bogini Inna niestępującej do podziemia. I to po angielsku, ja to czytałam po angielsku właściwie. Zaczyna się od słynnych słów w tłumaczeniu na polski. Bogini otworzyła swoje uszy na podziemie, jakby stępując z niebios do ziemi, jakby ten element nasłuchiwania, wzajemnego słuchania się dźwięku jest jakby od początku bardzo istotny. Po prostu ten utwór nie powstał według jakiegoś konkretnego planu, po prostu w pewnym momencie te trzy źródła inspiracji zeszły się ze sobą. No. Good morning. The recording, which a fragment of which you saw at the beginning, was from the premiere of this work in Seattle. The official date is 2019, but I was collecting recording materials in various strange spaces for 10 years. I work with surround system, ambisonic technology, not because I am so much particular about the choice of technology, but because it works very well with my method of work. There are three inspirations here. One is the cistern at Fort Worden, which was discovered 30 years before by a Deep Listening Band, Pauline Oliveira, Stuart Dempster, and Panayotis in the 80s, who recorded there. And I had the opportunity to work in this very special space. Then there was a piece by Robert Allison. Pacific Science, for which I was preparing the electronic part, which also had many elements. It's a constant part with elements of noise sound, but it's an open form. And it's performed with a variable ensemble which changes from one performance to another, so a similar concept. And the third inspiration is the 4,000-year-old poem from Sumer, which starts with those the famous line, Inanna opened her ears to the underworld. So this element of mutual listening and hearkening to
to one another is important from the beginning in this work. Pozwól, że mały komentarz na boku uczynię, bo zwróciłaś uwagę na tę sporą część materiałów, które nagrywasz i które pozostają. Ja pamiętam taką rozmowę sprzed lat z Eugeniuszem Rudnikiem, już niestety nieżyjącym, jednym z najważniejszych dla nas twórców, realizatorów, reżyserów dźwięku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Eugeniusz Rudnik, to szczególnie dedykuję młodszym odbiorcom, powiedział coś takiego: wiesz, ja zacząłem komponować, bo te dźwięki wszystkie do mnie mówiły. One płakały z tego kosza na śmieci, w którym były te kilometry taśmy obciętej. I tam były przepiękne dźwięki, które zbierałem. I miał takie wrażenie, że właśnie dzisiaj w przestrzeni komputera one może nam gdzieś giną, że my je tak łatwo usuwamy, że gdzieś je zostawiamy. Natomiast jedno ze słów, które właśnie gdzieś krążyło mi dzisiaj po głowie, przygotowując się do spotkania z tobą, takie piękne określenie jak perseweracja, dlatego, że jest to powracanie do pewnej idei, do pewnego motywu, do pewnego stanu, które chcę przepracować na nowo. I to jest właśnie jedna z piękniejszych rzeczy, która w twoim warsztacie kompozytorskim się pojawia. W różny sposób rozumiana, bo to są pewne motywy, to są pewne zdarzenia dźwiękowe, obiekty, ale jest to też przestrzeń, z którą pracujesz, prawda? As an aside, I can recall, because you mentioned that you are left with gigabytes of material after recording, and you also wanted to use this material. I remember the late composer Eugeniusz Rudnik, who once admitted to me that he started composing because, as he said, all these long miles of unused tape cried out to him from the dustbin and wanted to be used in actual composition. In this context, I would like to mention the concept of perseverance as a return to understood as a return to a certain idea and the remaking, reworking of it. In terms of composition technique, in terms of material, event and the space in which you work. Ewo, utwór, który słyszeliśmy już właśnie we wczorajszej odsłonie na żywo, a i dzisiaj przypomniany z premierowego wykonania w Seattle, to utwór właśnie, nad którym pracowałaś dłuższy okres czasu, powracałaś do pewnych idei. Ale chciałabym też zapytać o to, co później się wydarzyło, czyli po tym 2019 roku, o utwory, które powstały później. Szczególnie, że możemy Państwu też odsłonić właśnie część materiału, który Ewa ma w postaci zdjęć, prawda, też takiej dokumentacji, którą zrobiłaś do późniejszego utworu. To jest kompozycja The Tower of Broken Mirrors, która odnoszę takie wrażenie po kompozycjach, w których sięgasz po prawdę, po pewne takie zagadnienia, które istnieją chyba tak długo jak człowiek na ziemi. Zresztą to jest też piękny dowód, ta kompozycja, którą omawialiśmy do tej pory. Tu sięgnęłaś chyba tak w taki otwarty sposób po raz pierwszy do zagadnienia zmian klimatycznych i tego wyzwania, które staje przed nami, w obliczu którego stajemy. To jest dla mnie przynajmniej pierwszy raz zaakcentowane Winter After Times of Fire, prawda? Taki wątek. I później właśnie jakby dla mnie w pewnym sensie kontynuowany w tej kompozycji, mam nadzieję, że mam rację, to jest utwór, którego ja jeszcze osobiście nie miałam szansy usłyszeć. Kompozycja datowana na 21 rok, prawda? Wcześniej przed pandemią. Nawet jeszcze wcześniej przed pandemią. No, to było jeszcze wykonanie na koncercie. Właściwie to był mój ostatni koncert taki kompozytorski przed lockdownem. Aha, rozumiem. Bardzo bym prosiła cię o troszkę więcej szczegółów. Tym bardziej, że tak jak mówię, tu, to jest pewna droga, pewna konsekwencja dla mnie twoich działań twórczych, która prowadzi cię do komponowania tej przestrzeni w oparciu o materiał, który jednak podlega transformacji i improwizacji, prawda? We heard fragments of a composition on which you worked for a long time and returned to certain ideas, but I would like to ask you about things that happened after 2019. You showed me some photos, documentation of a later work, Tower of Broken Mirrors, which is the first one in which you so openly
draw on and develop the subject of climate change. I think mentioned for the first time in Winter After Times of Fire, a composition which is dated 2021, but was first performed in concert just before the lockdown. And I would like to ask you to give us some more details of this composition, how you worked with space in this particular case. Więc tu akurat mamy dwa różne utwory, zaraz o nich powiem. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo to akurat będzie płynne przejście z poprzedniego pytania do tego. Ten cały materiał muzyczny, który mi zostaje w olbrzymiej ilości, w wirtualnym śmietniku, no nie jest to dla mnie śmietnik, jest dla mnie archiwum, ponieważ dla mnie bardzo ważna jest praca z ludźmi, konkretnymi artystami. W bardzo wielu przypadkach są to moi przyjaciele. Ja mieszkam na drugim końcu świata. Czasem rzeczywiście spotykamy się ludzie z Europy z ludźmi, którzy mieszkają ze mną w Stanach Zjednoczonych. Więc takie spotkania nie zdarzają się często. Jeżeli tak samo odwiedzanie tych szczególnych przestrzeni akustycznych również jest to jakieś wydarzenie, do którego my się musimy przygotować. Więc jeżeli już jesteśmy w stanie zebrać się razem i zorganizować jakąś sesję, to po prostu już poszukujemy takich magicznych momentów i rejestrujemy jakby wszystko, dlatego tego dużo zostaje, a później dopiero jeszcze ewentualnie wynajdujemy te momenty. Możliwe, że czasem muszą poczekać parę lat, aby coś wydłubać z takich nagrań, ale to, o co mi chodzi, to jest interakcja pomiędzy tymi muzykami, konkretnymi ludźmi, a przestrzenią. Ja czasem mówię, że ja nie piszę na instrumenty, tylko piszę dla konkretnych muzyków, a że przy okazji przedłużeniem ich ciała jest instrument, dlatego te instrumenty tam powstają. I w taki sposób, również te dwa utwory, które wspomniałaś, w taki sposób w pewnym sensie powstały w postaci rozszerzonych sesji improwizacyjnych. Pierwszy, wcześniejszy utwór, który wspomniałaś, to jest Winter After Times of Fire. I to ten tytuł nawiązuje do pierwszego naprawdę bardzo gorącego lata, który mieliśmy w Seattle, w stanie Washington, z koszmarnymi pożarami lasów. Dosłownie przez cały miesiąc sierpień była sytuacja taka, że żyliśmy w smudze dymu. Pożary lasu są naturalne w pewnym sensie, ale poprzez modyfikację środowiska doszło do tego, że nagle podczas ostatnich kilku lat te pożary są praktycznie poza kontrolą, w Kalifornii jeszcze gorsze. U nas aż takich nie było. Niestety to, co się dzieje przez ostatnich kilka lat, jest bardzo oczywistym dowodem na katastrofalne zmiany w środowisku naturalnym w wyniku działalności człowieka. I Winter After Times of Fire to była po prostu taka trochę wizja, trochę prawie jak zima nuklearna po jakiejś katastrofie tego typu. To był taki pierwszy utwór zrealizowany z zespołem King of the Moon, to jest grupa z Seattle, żeńska wyłącznie, bardzo, bardzo mocno naciskająca na ten aspekt właśnie działania w sposób jakiś alternatywny. Dla nich również te kwestie takie ekologiczne, klimatyczne są bardzo ważne. Drugi utwór, ten akurat zrealizowany w czasie pandemii, mam problem, żeby to nawet nazywać utworem. Był to taki projekt, który właściwie miał zastąpić koncert składający się z dwóch takich improwizowanych setów, ponieważ mamy taką świetną przestrzeń w Seattle, Chapel Performance Space, która właściwie jest przez 10 dni w miesiącu jest do dyspozycji artystów alternatywnych. To jest mieszanina jakiegoś alternatywnego rocku, jazzu, popu, eksperymentalnej kompozycji, sound art, wszystkiego właściwie na obrzeżach. Seria nazywa się Wayward Music Series and Wayward to można właściwie przetłumaczyć na język polski jako, nie wiem, zbłąkany. Bardzo dawno temu był tam dom dla dziewcząt zbłąkanych prowadzonych przez zakonnicę. Teraz zostało to przekształcone na serię muzyki zbłąkanej, serię koncertową, więc jest to bardzo, bardzo ciekawy koncept, ale to funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze w Seattle. W czasie pandemii oczywiście wszystko się zamknęło, nie było takiej możliwości organizowania koncertów. Skądinąd dla muzyki współczesnej to ciekawa metafora, zbłąkana. Dokładnie, szukam właśnie zdjęć z tej przestrzeni. Więc zaraz przed pandemią z moimi przyjaciółmi, tu jest Liana Kidd, flecistka, i Josiah Boothby, waltornista, udaliśmy się do opuszczonej elektrowni atomowej. To był taki projekt, na który wydano koszmarne ilości pieniędzy, ale w pewnym momencie ludzie zorientowali się, że być może budowanie elektrowni atomowej w strefie aktywnej sejsmicznie nie jest najlepszym problemem, pomysłem. I tu, Ewoniu, może damy szansę na słuchaczy anglojęzycznych. Ja wiem, że ty znakomicie byś to powiedziała sama po angielsku. To ja za chwileczkę opowiem o tej elektrowni atomowej. Zrobimy skrót najważniejszych chociaż.
You mentioned two different compositions. I will talk about each of them in turn. The music material is, of course, my archive. But what is important is that I work with specific artists, with my friends. Most of them are my good friends. I live in the west of the United States, and many of them live in Europe. We don't have a chance to meet frequently. So we look for such magic moments when we have the opportunity to meet and record together, and then we improvise a lot, and there is plenty of material which we can use for the years which in the years which come later. I often say that we need specific musicians, and an instrument is just an extension of the musician. So the first composition, Winter After Times of Fire, was written after the catastrophic forest fires in Washington State, when we had a cloud of smoke everywhere throughout August, and they went out of control. You know that there are even worse fires in California, so this is something that is happening because of the catastrophic change in our climate. The vision in this piece is like nuclear war, and it was performed by an all-female ensemble, Kin of the Moon, from Seattle. The second, and it was a kind the second project which I'm going to talk about. It was a replacement for a concert, which was supposed to be made up of improvised sets. We have a venue in Seattle. Which in which it is a chapel performance space. In which a series called Wayward Music Series is held. This is because it used to be a place where a home for wayward girls who supposedly lost their way in life once stood. And Ola commented that this is a good metaphor for new music, wayward music. The recording of the material was made in an abandoned nuclear energy plant, which actually they spent a lot of money, but then they abandoned it because it turned out that it's an active seismic area, seismically active area where you cannot build this kind of installation. Yeah, especially after Fukushima. Więc jeżeli tylko mogę chwileczkę kontynuować. Tutaj na zdjęciu widzimy wieżę chłodniczą, Satsop Nuclear Plant, i to jest właśnie w środku wieży chłodniczej, a tutaj jest w budynku reaktora. Więc gdyby ten reaktor był kiedykolwiek aktywny, nie byłoby szans, żebyśmy tam weszli. Natomiast po prostu budynki zostały skończone, natomiast zostały porzucone i mają bardzo ciekawe przestrzenie akustyczne różnego rodzaju. Na przykład ta wieża chłodnicza, tutaj nie ma dużego, długiego pogłosu, natomiast są takie echa, które odbijają się w bardzo ciekawy sposób i po prostu chodzi się po takich kratkach, jak tutaj widać troszeczkę na obrazku. I ciekawostka jest taka, że są takie obszary akustycznego cienia. Jeżeli na przykład stoi się w jednej części wieży, można mówić szeptem, a ktoś będzie słyszał po drugiej stronie, natomiast można grać bardzo głośno i nie słyszeć ciebie prawie w ogóle, a słuchać to zupełnie w innej części, po czym ten dźwięk odbija się w taki sposób, że praktycznie brzmi to jak elektroniczny delay. Jeżeli puszczę fragment za chwileczkę, będzie to brzmieć czasem jakby grało się z delayem, a tak naprawdę jest to tylko wyłącznie akustyka tego miejsca. Z kolei przestrzeń reaktora już jest takim bardziej typowym, długim reverbem, długim pogłosem. We have two spaces in this nuclear plant, which was actually never used, only built. The cooling tower and the reactor building. In the cooling tower, it's a space with no reverb, but with echoes. Where you walk on this kind of grids, which you saw in the photos, and there are areas of what I call acoustic shadow, in the sense that you can play very loud and you don't hear the other musicians, but they are heard in another part of the building, and it sounds a little bit like electronic delay, although we use acoustic instruments. And the reactor building has a different kind of acoustics.
Jest tam też wmiksowane są partie elektroniczne. My mieliśmy małe głośniczki, takie serant razem ze sobą tej wieży chłodniczej i jakby graliśmy razem z jakimś wcześniej skomponowanym materiałem elektronicznym, reagując na to, co się działo i słuchając akustyki sali. To może odtworzę mały fragment. Tylko jeszcze... Tak jest, po tłumaczeniu. So there are also electronic parts mixed in with this material. And the musicians were reacting to the acoustics of the hall. Josiah Bufby, waltornia, Liana Keith, flety, i ja grałam na skrzypcach. Widzieliśmy dźwięk, czyżby? O, wielka szkoda. Czemu nie mamy dźwięku? Może jeszcze uda się powrócić, dlatego że to jest utwór, który no, publiczność jeszcze nie miała szansy usłyszeć w naszej przestrzeni polskiej, więc tym bardziej byłoby fantastycznie skorzystać z tej możliwości. We have problems with sound, so we hope that we'll be able to hear this later, especially since this is a work which has not been presented in Poland yet, in Polish space. Spróbujemy jeszcze raz, może się uda. Tak, w audycji. Mhm. Which was presented on Polish radio in the spring by Ewa Szczecińska. Przepraszam, mnie się przypomniała kolejna anegdota. Mam nadzieję, że to nie będzie nieeleganckie, bo ale tak wystąpię w roli reklamy przez chwilę. Spotkanie, drodzy Państwo, znowu dedykuję szczególnie młodym Państwu, ale generalnie wszystkim słuchaczom, spotkanie z panem Henrykiem Mikołajem Góreckim, na którym był obecny Józef Patkowski, to dokończę szybciutko. I z pierwszego rzędu Górecki odwrócił się, bo nie był koniecznie zadowolony z nagrań, które prezentowaliśmy właśnie podczas spotkania z nim. Odwrócił się i przy całym tłumie ludzi: Józiu, ty i ta twoja elektronika, i pogroził palcem tę stronę. A Józef Patkowski oczywiście to fantastycznie spuentował, mówi: pamiętaj, najpierw musi być zawsze człowiek, a dopiero później za nim technologia. No i tak się zaczęła nowa dyskusja. Tymczasem wrócił dźwięk. Thank you.
faktycznie powtórzenia, one są jakby z naturalnej przestrzeni. Mikrofon, dobrze. Wszystkie powtórzenia pochodzą jakby z naturalnej przestrzeni, to nie jest żaden cyfrowy delay. All these repetitions come from the natural space of the place where we recorded it. It's not a digital delay. Chciałam teraz uczynić taką małą retrospekcję, jeśli chodzi o twoją twórczość, bo już to bogaty katalog utworów, który reprezentuje bardzo różne zresztą przykłady kompozycji, ale jest w tym pewna idea, przynajmniej dla mnie, szczerze ci powiem, która łączy te utwory. Ja bym powiedziała taka idea odwróconego baroku. Zaraz się z tego pojęcia wytłumaczę. Otóż wcześniejsze utwory, przynajmniej wiesz, dla mnie stanowią takie momenty przełomowe, takie kroki, które gdzieś przesuwają twój punkt widzenia, zwracają uwagę na coś bardziej. Wiadomo, te, które już są datowane na 20 lat wstecz, to też oczywiście inny moment w twojej twórczości. Ale jeśli przyglądamy się partyturom takich kompozycji jak Spinning Zone na przykład, tym dawniejszym, czy Efemery, to jest partytura, powiedziałabym jeszcze w takim, jeśli można użyć tego słowa, tradycyjnym rozumieniu partytury, plus przestrzeń właśnie elektroniczna, przestrzeń stopniowo ambisoniczna. I później taka poważna cezura, ciekawa dla mnie. Digital Video, to było twoje CV, czyli curriculum vitae, kompozycja wcześniejsza, i Minotaur, gdzie przynajmniej dla mnie tu jest taki rodzaj harmonii i równowagi pomiędzy partyturą tradycyjną, powiedzmy, a już przesunięciem w stronę technologii, czyli takim zrównoważeniem, bo oczywiście na pewno to odkrycie dla ciebie nowej przestrzeni, nowych możliwości, które też dał Uniwersytet w Waszyngtonie, to pewnie ważne doświadczenie. No i teraz właśnie idąc w czasy nam obecne, coraz bardziej gdzieś ten wariant tradycyjnej partytury przesuwa ci się w stronę jednak partii improwizacyjnej. Ja jestem bardzo ciekawa, mam nadzieję, że Państwo będący z nami tutaj dzisiaj też, jak wygląda partytura tych ostatnich utworów właśnie, które w tej chwili realizowałaś, jeśli można poprosić o takie szczegóły. Ale najpierw jeszcze damy szansę na wersję angielską. If we look at your output of music in retrospect, there are different kinds of compositions, but one can observe a kind of process which I call inverted baroque. In the earlier works, there are breakthrough moments, shifts in your perspective. But if we look at works written about 20 years ago, such as Spinning Zone and Ephemerids, there is still a kind of traditional score with an electronic and later gradually ambisonic layer added to it. Then the change comes with digital video and Minotaur, where we have a kind of new balance between a score and a shift towards technology, which also has to do with the new possibilities provided by the university where you work in Washington State. Mm-hmm. Now there is a shift towards improvised music and improvisation in space. So I would like to ask you what the score of your new composition, the one which was presented yesterday in Nana, looks like and what is written in the score. Ja się troszkę jeszcze wytłumaczę, bo myślę, że zwróciłaś uwagę na to, czemu idea odwróconego baroku. Czyli kiedy pamiętamy w historii muzyki ten proces, kiedy właśnie nam się bardzo specyfikacja w notacji zmienia w okresie baroku i my raczej odchodzimy od tych sekwencji improwizowanych, prawda? Coraz bardziej kompozytorzy chcą zwrócić uwagę na precyzję zapisu, na dokładność, na dokładną informację, którą przekazujemy wykonawcy. Tak, u ciebie właśnie nie. Concerto Grosso, ja bym powiedziała, to ta Spinning Zone, gdzie jest ta rywalizacja między dwoma grupami, bardziej wyczuwalna.
nie zgadzam się. Nie, dobrze, bardzo się cieszę. To jest jeszcze dobrze. Mój utwór studencki, ja go w ogóle już w tym momencie nie wliczam do mojego portfolio. Aha, rozumiem. Powiem, dla mnie z cezurą data 2005 właściwie. No właśnie, 2005. I to nie jest tak, że, może tak wygląda na zewnątrz, to nie jest tak, że ja przechodzę do improwizacji, wcześniej pisałam tradycyjnie, ja zawsze improwizację stosowałam. Świetnie, no widzisz, to są tajniki, które są... To jest bardziej kwestia są... konkretnego projektu, na przykład zamówienie, jeżeli dostaję zamówienie na orkiestrę, to orkiestra jak, z konkretnym składem, zazwyczaj jest to bardzo sprecyzowane, to orkiestra improwizować nie będzie, ani nie zaciągnę jej do dziury w ziemi w Polwarden. Zazwyczaj ja czuję taką potrzebę, zawsze tak miałam, muszę pracować z konkretnym dźwiękiem, nawet jeżeli z tego powstanie partia instrumentalna, zazwyczaj pracuję przez nagranie albo przez dotykanie jakiegoś instrumentu i po prostu dla mnie to się musi jakby skonkretyzować, muszę przynajmniej znaleźć jakiś punkt zaczepienia, jakieś takie ziarno, z którego cały utwór wyrośnie. I zazwyczaj jest to rejestrowane, natomiast rzeczywiście to 2005 było przełomem o tyle, że ja wtedy zaczęłam się uczyć właśnie tych technik ambisonicznych. I to był w pewnym sensie przełom, bo wreszcie znalazłam jakieś narzędzie, które jakby idealnie pasuje do tego, co chciałam zrobić. I oczywiście to jest feedback, to zawsze działa w dwie strony. W jakiś ma wpływ na to, w jaki sposób działam, ale też znalazłam coś, co mi bardzo odpowiada. To nie jest tak, że ja przechodzę w stronę improwizacji, bo na przykład teraz na wiosnę miałam premierę bardzo tradycyjnie napisanego utworu na orkiestrę kameralną w Seattle i po prostu jest to kwestia konkretnego projektu. Ale generalnie jest coś takiego, że jeżeli działam z małą grupą muzyków, to jest o wiele więcej swobody, bo ja w tym momencie mogę się skoncentrować, zwłaszcza jeżeli jest to, no, ja generalnie działam z konkretnymi ludźmi. I w tym momencie mamy więcej pola do działania, większe jest otwarcie, jakby jest możliwość po prostu pewnej wprowadzenia elementu kreatywnego chaosu i jakby takiej wymiany kreatywności pomiędzy muzykami. Wczoraj ten zespół był właściwie dość duży, jak na grupę, która dalej ze sobą improwizuje, dlatego potrzebny był jakiś punkt zaczepienia. To, co teraz jest na ekranie, to jest partia bandoneonu, jest wyciągnięta jakby z głównej partytury, która jest jeszcze mniej sprecyzowana. Są wysokości dźwięku, dynamika i czasami pojawi się jakieś określenie słowne. Natomiast przy utworach orkiestrowych jakby są zazwyczaj bardzo ściśle zapisane. Czy to nie jest kwestia czasu, tylko jest bardziej kwestia konkretnego projektu, jak również czasem bardzo praktyczna. Ola Wilińska explained that in the Baroque we had this process, the tendency towards more and more detailed notation. And departure from improvisation, composers providing more and more precise information in the score. So this is what she means by inverted Baroque. She started comparing Spinning Zone to a concerto grosso, but the composer disagreed and said it was a student work, which is no longer in her portfolio. She considers 2005 as a caesura. But she has always improvised and worked with improvisation. On the other hand, if you have a commission for an orchestra, you can't improvise and you can't take all the musicians into a hole in the ground and ask them to play there. So there must be some notated element. But normally she works with recordings and with touching different instruments and checking their possibilities. In 2005, what happened was that she started working with ambisonics, which proved to ideally suit what she wants to do in her music. But it's not true that her music was gradually moving towards improvisation. It depends on the commission. This year there was a premiere in Seattle of a piece for chamber orchestra, which is very traditionally notated in the score. But normally she works with specific musicians, people, and then if you work with those chosen musicians, there is more space for creative chaos and for exchange of creativity. Concerning the Inanna, the work which you heard yesterday, this is the bandoneon part where you have some notated pitches, dynamics, verbal instructions, but otherwise the musicians have freedom of interpretation. The ensemble yesterday was still quite large, so it was still
larger group than usual. Czy to jest właśnie fragment utworu, który słyszeliśmy wczoraj? To jest Inanna Bandonion. Mm-hmm. Dobrze. A przed chwileczką jeszcze druga partytura się pojawiła. Czy to jest tego najnowszego utworu? Nie, tak? To była tradycyjna partytura, utwór, który był podczas mojej ostatniej wizyty w Warszawie 2013 w Studio S1 Polska Orkiestra Radiowa. Więc tradycyjnie zapisana partytura, w której jest zero miejsca na improwizację. Natomiast partia elektroniczna miała fragmenty improwizacji, ponieważ zanim tą partyturę napisałam, zrobiłam nagrania z konkretnymi ludźmi, po prostu poszukując takich punktów zaczepienia. Ja zazwyczaj muszę mieć konkretny dźwięk, z którego jakby wyrosną jakieś motywy, fragmenty i w sposób iteracyjny pojawi się jakaś partia instrumentalna. Nawet nie muszę tego motywu później ostatecznie wykorzystać, ale jakby ja potrzebuję tego fizycznego zaczepienia w dźwięku. Mhm. And the second score which you saw was a traditional one which was performed during my last visit, previous visit to Warsaw in 2013 by Polish Radio Orchestra. There is no space for improvisation there in the orchestral part, but there is an electronic part which has elements of improvisation, which was recorded with specific people, musicians, because I always need to start with a sound with the material which I later use as a rooting, as a scene for like a seed, like a plant grows out of a seed. A seed. Oczywiście wątków można by było rozpocząć jeszcze wiele, jeśli chodzi o twoją twórczość, bo ona jest niezwykle bogata, a ja liczę, że nasza publiczność będzie chciała też zadać pytania. Ale jeszcze jedna kwestia, bardzo interesująca dla mnie, obserwująca, jako osoby obserwującej twoją twórczość od lat. Przestrzeń, struktura, materia, z której budujesz utwór, jakby... To jest przełożenie na coś, co kiedyś nawet w muzykologii polskiej nazwano metabolizm dźwiękowy, czyli przemiana pewna, która już jest, wiesz, dzieje się wewnątrz dźwięku. Ale ten metabolizm pewien widzę też w pewnej idei, która może jest dziełem przypadku i stąd moje pytanie. Te wątki greckie, mitologiczne, które są w twojej twórczości, bo są obecne, polecam państwa uwadze zresztą, i bardzo interesujące, też zwróciłaś uwagę, kiedy powiedziałam, jest w tym pewna prawda, i też pewni bohaterowie, którzy za tymi tytułami się kryją. Mamy metanoję. To jest, ja się spodziewam, że zdecydowanie bardziej jako odkrycie, nawrócenie bardziej niż tytuł. Na pewno nie nawrócenie, jest no właśnie, generalnie chodzi o zmianę sposobu myślenia. Zmianę sposobu myślenia, tak jest, a nie album Porcupine Tree, który podobnie się nazywa, prawda? Mamy właśnie Inanę, to jest dla mnie zwieńczenie pewnego nabudowa pewnego zjawiska, pewnej struktury znaczeniowej, która jest w twojej twórczości obecna, bo jednak przecież sięgamy tutaj do nadzwyczajnej postaci symbolicznej i ważnej i dla Sumerów, dla wielu innych kultur bogini, łączącej i miłość, i aspekty płodności ludzkiej, ale i wojny, czyli niszczycielskie również w jednym, to w ogromnym skrócie oczywiście i w szalonym uproszczeniu. Mamy Ligeję, która oczywiście w pierwszym skojarzeniu, to było nasze wspólne nawet z Tomkiem, dzisiaj mówiliśmy rano o tym skojarzenie, że od razu przywołuje Edgara Allana Poe, ale przecież sięgamy też w tym momencie do mitologii i do postaci kobiecej, która jest niema, która nie ma prawa, nie ma za bardzo prawa głosu, jest taką asystującą z boku, a jednak bardzo ważną. Mamy Aleteję, czyli jeszcze wcześniej właśnie prawda, która później ma odbicie w późniejszej idei Heideggera, znacznie później, prawda, jest rozwinięta w kilku aspektach. Można by mnożyć. Jedno z dla mnie osobiście najciekawszych dzieł twoich, czyli Erai, ale tu przenosimy się w gwiazdozbiór, prawda, i też jest postać Cefeusza z kolei, ten niezwykły gwiazdozbiór, w którym dotykamy i Kasiopei, i Andromedy, więc wiele bardzo różnych wątków.
Myślę, że świadome, tak? Skąd ta świadome, czy dobrze wyłuskałam? Szczerze, wyłuskałaś, no to gdzieś rzeczywiście tkwi. Ja się przyznam, ja kiedyś byłam absolutnie zakochana w historii starożytnej, jak byłam w szkole średniej, startowałam w olimpiadach historycznych i takie różne. Przeczytałam wszystkie możliwe książki, jakie mogłam wygrzebać w antykwariatach i trochę mi tego gdzieś zostało. Mm-hmm. Jeszcze, żeby było śmieszniej, tego po mnie nie widać, ale jak się dowiedziałam, moja rodzina, część, połowa mojej rodziny to ma korzenie z południowej Grecji. Więc, ale ja jakby każdy projekt jest dla mnie inny i po prostu w pewnym momencie gdzieś jakieś słowo utkwiło albo czymś aktualnie się fascynowałam. Krótko przed pandemią i w czasie pandemii właśnie z kultury klasycznej albo helenistycznej, która była moim takim konikiem przez wiele lat, przerzuciłam się na Sumer i Akkad. Zaczęłam uczyć się sumeryjskiego w czasie pandemii, bo przecież warto się nauczyć czegoś pożytecznego, jak człowiek jest zamknięty w czterech ścianach, nie? No i to z czegoś takiego wzięło. Myślę, że też chodzi o to, że to jest dla mnie coś absolutnie niesamowitego, że jesteśmy w stanie w ogóle te teksty czytać i one do nas przemawiają. Oczywiście nie wszystko do nas. My tego nie wiemy, jak to interpretować. Ja bardziej nawet, jak wspomniałaś boginię Inanę, ja nawet nie patrzę na to w kwestii mitologii, tylko bardziej tego utworu literackiego, który do nas dotarł, bo to jest po prostu utwór napisany z bardzo dużym artyzmem. To jest widać, że to zostało stworzone przez konkretnego człowieka. To nie jest coś przypadkowego, co powstało w sposób iteracyjny. W przypadku niektórych tych starych pomatów wręcz znamy nazwy autorów, nawet kobiet, które te utwory tworzyły. Na pewno była tam też muzyka. I dla mnie jest to absolutnie niesamowite, że możemy próbować. Oczywiście będą to nasze nadinterpretacje, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób wniknąć w ten tekst i mieć jakieś emocjonalne połączenie, chociaż oczywiście nadajemy na to naszą warstwę współczesną, nasze współczesne rozumienie, ale zawsze tak będzie. One more question before I let the audience ask their questions. We were talking about space structure and the material to build with, this kind of what I would call sonic metabolism, transformations of sound. But there is also another layer of reference in your works to Greek mythology present throughout your output. So a certain truth and a type of protagonist. We have metanoia, which is a discovery, and as the composer said, not conversion, but change of way of thinking. Inanna, who is a symbolic figure from Sumerian mythology, goddess of love, fertility, but also of war, so there is a destructive element here. Ligeia, that brings to mind first Edgar Allan Poe's story, and the mute female figure, but also Greek mythology. Aletheia, with an idea which was later developed, reflected in Heidegger. Erai, a constellation which also has associations with other figures, Cassiopeia, the question is this accidental or is this a conscious choice? The composer says, this was a conscious choice because from school times I was in love with ancient history and I even took part in school competitions on the subject. I also later learned that about half of my family is of southern Greek descent. But each of these titles has a slightly different origin. During the pandemic, I started learning Sumerian language, and I moved a little bit from Hellenic and to Sumerian and Akkadian culture. And what is fascinating to me are those literary texts which speak to us, appeal to us, although we don't know exactly how to interpret them. This particular text was certainly created by a specific person. It's not a product of oral iteration. In some cases, we even have names of authors for these ancient texts. And there was definitely also music related to it. I'm trying to relate to those ancient works.
Mam nadzieję, że uda mi się teraz metaforycznie przejść do następnego pytania, bo ten głos, a czasami ten niemy głos bohaterek, który gdzieś jeszcze z czasów mitologii do nas przechodzi, prowokuje we mnie pytanie o pewną nagrodę, grant, który otrzymałaś w Stanach Zjednoczonych nie tak dawno temu i który spowodował, że Ewa Trębacz została nagle dostrzeżona również jako lokalna kompozytorka, czyli trochę już Amerykanie potraktowali cię jak swoją po latach pracy, tam można powiedzieć. W stanie Washington. W stanie Washington. Czy mogłabyś powiedzieć odrobinę na temat tego, jakie widziałabyś różnice między Europą a Stanami Zjednoczonymi w traktowaniu kompozytorek i kompozytorów? Czy na przykład w programach, czy ta nagroda, bo ona była właśnie też dedykowana kobietom, prawda, twórczyniom, w jakiś sposób też zwraca uwagę, że jednak wymagają kobiety specjalnego sposobu właśnie wspomagania ich twórczości? Czy to jest bardziej specyfika europejska, polska, czy jednak w świecie możemy ciągle mówić o tym, że gdzieś te wymagania cały czas są? I jesteśmy troszkę inaczej traktowane. I would like to metaphorically move on to the next question, which has to do with the voice of the female protagonist. Recently you received a grant in the United States from Washington State, and you consequently you were recognized as a local American composer. Could you say a few words about the differences between the United States and Europe in the treatment of women composers? Because this particular grant was dedicated to women artists. Is it believed in, do people believe in the United States that women need support in their work, that they need to be specially supported in their artistic work? Or is it a different kind of approach? Przede wszystkim Stany Zjednoczone to jest bardzo zróżnicowany kraj, ale to na tej zasadzie możemy mówić o Europie. Europa też może być traktowana jako jeden region, a możemy bardziej wejść w specyfikę. Nie wdrabniając się w aż takie szczegóły, myślę, tak, otrzymałam grant na realizację, na premierę po prostu, premiery Inanna Descending od Allied Arts Foundation w Seattle. To był grant, który został przeznaczony dla kobiet, kompozytorek, ale działających w różnych dziedzinach. To był jakby jeden worek dla muzyki popularnej, awangardowej, jakichkolwiek działań dźwiękowych. Ciekawe było to, że zostało dostrzeżone to, że jest po prostu, że dostęp dla kobiet, jak również osób niebinarnych, osób, które nie są białe, jest ograniczony w pewien sposób, że jednak generalnie są te nierówności. Sam fakt dostrzeżenia, że te nierówności istnieją, już trzeba wykonać jakby jakiś gest, aby ten problem po pierwsze zauważyć i te nierówności w jakiś sposób skompensować, jest moim zdaniem bardzo ważny. To fakt, zostałam potraktowana jako lokalna kompozytorka, ale mieszkam tam tak długo i rzeczywiście działam w tej lokalnej społeczności. Myślę, że tak jedną nogą tam, a jedną nogą tutaj. No to był akurat bardzo miły gest. Jak chodzi o pytanie o kwestię traktowania kobiet kompozytorek, to myślę, że tutaj mamy tą samą sytuację w Europie i w Stanach Zjednoczonych i wszędzie indziej, że po prostu są zaległości do nadrobienia. Chciałabym podkreślić, że ja mówię tutaj o możliwościach profesjonalnych. Ja tutaj nie mówię o jakichkolwiek różnicach między samą, nie mówię o samej działalności artystycznej, o jakimś talencie albo jego braku, jakichś różnicach, jakiejś sferze wydzielonej dla kobiet. Ja takich rzeczy nie wierzę po prostu. No, nie chcę, nie, dobrze, nie będę ujmować w sposób dosadny, ale po prostu tutaj jakby kwestie płciowe nie mają żadnego znaczenia. Natomiast jak chodzi o kwestie dostępu do finansowania, możliwości edukacji, możliwości później kontynuowania kariery, to rzeczywiście te różnice istnieją. Wiem, że muszę powiedzieć z swojej strony, że Warszawska Jesień jako festiwal naprawdę zrobiła fantastyczną robotę wiele lat temu, kiedy na przykład moje pokolenie, mówię o dziewczynach młodszych, starszych ode mnie po parę lat, wprowadziła całą grupę kompozytorek na polską scenę. Wcześniej nie było właściwie nikogo i co kilka lat coś tak. I to potem jakby rezonowało w całej Polsce. Rzeczywiście coś się zaczęło zmieniać w okolicach roku 2000,
piątego i rzeczywiście te efekty tego były widoczne, ale takie akcje jakby były konieczne, bo ciężko czasami przebić się przez różne mury i zazwyczaj wymaga to dużej determinacji. Myślę, że to jest ta sama sytuacja właściwie wszędzie, bo tradycyjnie wiemy, jak było. O ile wykonawczynie są akceptowane już, to sam ten stereotyp niestety dalej istnieje, że jest w jakiś sposób to grupa zarezerwowana. Tu się mówi męska, ale w Stanach Zjednoczonych to mówi po prostu white man, czyli po prostu jedna kategoria. I tak samo jak chodzi o kwestie też dostępu do edukacji, bo tutaj są bardzo duże też różnice jakby majątkowe. W Stanach Zjednoczonych, żeby otrzymać porządną edukację, to jednak trzeba ogromnych nakładów finansowych. W Europie jednak te możliwości są trochę jakby bardziej wyrównane, tak mi się wydaje. No ale wiadomo, jeżeli studiuje się na przykład muzykę instrumentalną, trzeba mieć dobry instrument, trzeba mieć lekcje u dobrych, właściwych profesorów i tak dalej. Także że niestety to są nierówności pomiędzy płciami, ale to są też nierówności wynikające z rejonu, w którym się mieszka, różnice finansowe. A teraz jeszcze mamy wojnę w Europie do tego i przypuszczam, że to wprowadzi dodatkowe jeszcze utrudnienia dla dużej części bardzo zdolnych ludzi, którzy w tym momencie jakby wyrastają w tej sytuacji. Bardzo ważne słowa. Bardzo dziękuję i również dziękuję za te miłe słowa kierowane w stronę festiwalu. The United States is a greatly varied country. Similarly, Europe is not uniform. This grant I received from Allied Arts Foundation in Seattle. For the premiere of Inanna. It's granted to people who work in all kinds of music and sound art, including popular or avant-garde. And it's important that not only women, but also non-binary and non-white persons were noticed, because it's quite clear that the opportunities are not equal. Well, I've lived in the United States for long enough time to be recognized as a local composer, but there is overdue work to be done concerning recognition and the proper support of women composers, not because of questions of talent or any specific qualities that could be called feminine in music, because I don't believe in such things, and gender has nothing to do with it. But because the possibilities of financing and access to education are different. And in this respect, also Otto did a great work some years ago when my generation was able to introduce a whole new group of women composers who are slightly younger than myself, who onto the music scene around the year 2005. Then this was noticed, and other festivals and events began to imitate it, so something began to change. But it's still hard to break through, and women performers are more accepted and recognized. In the case of composers in the United States, it's still about white men and their access to education, which has to do with great financial expense. The opportunities concerning education seem to be more equal in Europe. And also, in order to become, for example, an instrumentalist, you need a good instrument, you need good teachers, so it costs a lot. So there are differences connected with place of living, with background. In Europe also nowadays, the war means that the opportunities are different. In some countries they are much more smaller, more problematic. Ewo, to ostatnie pytanie ode mnie, bo czas nieubłaganie biegnie. Może mogłybyśmy jeszcze, myślę, bardzo długo tę rozmowę prowadzić i rozpoczynać kilka wątków. Wracając jeszcze do materii muzycznej, wspomniałaś o tym, że dla ciebie bardzo ważna jest interakcja z wykonawcą, że ta grupa wykonawców właściwie towarzyszy ci niezmiennie od lat. To jest jak rodzaj mowy pewnej, prawda, jakiegoś dialogu, który się buduje pomiędzy wami.
No jest właśnie w twórczości twojej ten głos kobiety, ta nić, czy będzie to jakikolwiek rodzaj labiryntu dźwiękowego czy przestrzeni, towarzyszy ci od lat. Czy zechciałabyś nam przybliżyć te osoby najbliższe, szczególnie właśnie te postacie wokalistki, która jest też niezwykłym badaczem, prawda? Tak poza działalnością właśnie czysto artystyczną, to jest też badaczką, waltornista również. The last question concerns the musicians you work with, because you said that interactions with performers are very important in your music, and it's the same group of people with whom you've been working for many years and developed a kind of dialogue. And especially I would like to ask you about the female voice, so about the vocalist who is also a researcher, and if you could tell us about the musicians you work with. Absolutnie. Tutaj na zdjęciu jest dwójka moich przyjaciół, z którymi współpracuję od lat. Anna Niedźwiedź, którą znam od 19 roku życia i właściwie razem działamy. Anna ma dość nietypowy background, że tak powiem, ponieważ Anna jest antropologiem kulturowym, antropolożką kulturową, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ale oprócz tego jest obdarzona niezwykłym głosem. Ona nie kończyła oficjalnej żadnej akademii muzycznej, natomiast studiowała prywatnie, najpierw u Olgi Szwajger, również u Elżbiety Towarnickiej. Jeszcze nie wymienię jej wszystkich nauczycieli, bo brała lekcje prywatne u kilku innych osób, ale to są te dwa takie znane nazwiska. Natomiast ma absolutnie nieprawdopodobną skalę głosu, bo właściwie ma wszystkie dźwięki. Ją określam jako sopran oficjalnie, ale ona ma takie doły, że to właściwie niższe niż oficjalny alt. Co chyba nawet winna nie słychać czasem, bo ona tam dość nisko schodzi, potężny głos, a jak również górę ma taką, że właściwie brzmi to czasami już jakby to był sinus. Nawet analizowaliśmy jej głos kiedyś w studio i po prostu jest to coś niespotykanego. Ja ją poznałam przez szkołę Olgi Szwajger, kiedyś wdepłam na ich improwizowaną sesję dźwiękową i nagle wybrałam Anię z tego całego towarzystwa. Także myśmy już działały tutaj w Krakowie, robiłyśmy różne projekty, tylko nie nagraniowe, Ania śpiewała w moich utworach razem z grupą innych ludzi, natomiast po prostu nam ta przyjaźń została. Josiah Bufby, waltornia, to jest następna osoba, poznałam go jak już wjechałam do Stanów Zjednoczonych, graliśmy ze sobą w różnych zespołach, orkiestrach, małych zespołach kameralnych, ale w pewnym momencie, kiedy dopadłam sprzęt do nagrań ambisonicznych, zaczęliśmy jeździć w różne dziwne miejsca i nagrywać. W końcu po prostu udało mi się ich razem ze sobą zgrać i okazuje się, że w duecie są nie do pokonania. Więc w wielu moich utworach po prostu, na przykład Erai, który wspomniałaś, to jest właśnie ich duet. Ale też tak sesji nagraniowych zrobiliśmy bardzo dużo. Ciekawostka jeszcze o Ani Niedźwiedź jest taka, że ona zajmuje się, znaczy oczywiście ona by to najlepiej opowiedziała o specyfice swoich działań naukowych, ale na przykład jeździ na przykład do Gany, gdzie robi badania i zajmuje się różnymi rytuałami, na przykład lamentacyjnymi i pogrzebowymi, jak również takim jakby rytualnym teatrem. Tam są związki religii, ale również jakieś na tradycji, które tę religię chrześcijańską poprzedziły. To jest wszystko razem ze sobą połączone w jakiś taki dziwny konglomerat, który dla Europejczyka może trochę wyglądać jak mieszanka wybuchowa. Ona jest autorem książki Zatańczy... Znaczy jest prezentacja w internecie jej do obejrzenia pod tytułem Zatańczy na pogrzebie. Napisała kilka takich artykułów właśnie jakby o rytuałach pogrzebowych w Ganie, które dla Europejczyka mogą być trochę szokujące, ale jest to jakby celebracja życia. Mamy teraz, przyznam się, myślimy o takim bardzo dużym projekcie opartym też, wywodzącym się z kultury sumeryjskiej. Zaczynam się wgryzać w tekst lamentu dla miasta Ur, nad miastem Ur, który mówi o zniszczeniu miasta przez wojnę. Biorąc pod uwagę jakby jej kompetencje, jej doświadczenia właśnie z tymi rytuałami pogrzebowymi, lamentacyjnymi oraz jej niesamowity głos i to, że po prostu mamy jakby to połączenie, będziemy próbować jakby takiej archeologii dźwięku, rekonstrukcji ludzkich emocji na podstawie tego starożytnego tekstu. Właściwie już teraz się spotkałyśmy, zrobiłyśmy parę takich wstępnych przymiarek i jesteśmy super... Nie wiem, strasznie mi zależy, żeby z tego projektu coś wyszło. To tak tylko na... No i
w ten sposób, ubiegłaś moje pytanie, tak, którego nie muszę zadawać już, czyli o plany na najbliższą przyszłość, a wyglądają świetliście. Those people are my friends. I met Anna Niedźwiedź when we were 19 years old. She has a kind of untypical background for a singer because she's a professor of cultural and anthropology at the Jagiellonian University in Krakow. She doesn't have formal vocal education, but she took private lessons from Olga Schweiger, from Ela Towarniska and other musicians. And has this extraordinary voice, which is officially a soprano, but the low register, she can go down lower than the alto. And at the top, it sounds like a sinus wave? Yeah, almost like We worked together in Krakow, where I met her, and she sang in some of my works. She also has, her research was conducted in Ghana, where she worked on lamentations, funerals, and ritual theater from the pre-Christian tradition, and she's the author of a book, Dancing at the Funeral, and several papers on the subject where she presents rituals which may seem shocking to us because they are funeral rites, but they are also celebrations of life. And we also have plans for the future in the form of working on lament for the city of Ur, which was destroyed during the war, so another Sumerian text. Where she can combine her cultural competences and her special voice. And we are working, we started meeting already, working on kind of archaeology of sound and reconstruction of human emotions from remote past. And the second musician, Josiah Boothby, with whom I met in the United States, and we played in small chamber ensembles together. And then when I discovered Abyssonics, we began to record in different places together. Tone of French horn in my music. Yes, it is. Ja dziękuję bardzo serdecznie. To jest najwyższy czas, żeby Państwo teraz zabrali głos i póki mają jeszcze taką okazję, poprzepytywali kompozytorkę. It's high time for people, you in the audience, to ask questions and talk to the composer. Ja mam takie pytanie do Pani, bo no, przynajmniej w moim odczuciu tworzy Pani muzykę, która jest bardzo głęboka emocjonalnie, ale też w takim no, głębszym znaczeniu, nie jeśli chodzi o jakieś takie płytkie chwyty, tylko bardzo tak no, właśnie głęboko emocjonalna i też kreuje Pani no, takie światy, które bardzo wciągają słuchacza. I jakby no właśnie to wsłuchiwanie się, czy takie zanurzenie w tym świecie, myślę, jest bardzo istotne w odbiorze Pani muzyki. I może to będzie takie nieco no, pytanie bardzo osobiste, kompozytorskie, ale czy widzi Pani takie niebezpieczeństwo czasami, kiedy właśnie tworzy się taką muzykę tego rodzaju, która też no, mnie jest bardzo bliska, z użyciem takiej technologii tego rodzaju? Czy widzi Pani niebezpieczeństwo wejścia na taką śliską granicę z, no właśnie z muzyką bardziej komercyjną, powiedzmy? To znaczy, bo środki technologiczne są bardzo podobne, prawda? I teraz oczywiście u Pani tego nie ma, prawda? Ale czasami sam się zastanawiam też właśnie pod kątem własnej twórczości, gdzie jest ta granica i jak jej nie przekroczyć właśnie. No, dziękuję za to pytanie. Powiem szczerze, że komputer nie rozumie, jaką my muzykę tworzymy. Ja prowadzę zajęcia z muzyki elektroakustycznej, właściwie jest to pierwsza rzecz, którą mówię moim studentom. Ja pracuję na University of Washington. To jest uniwersytet, to nie jest akademia muzyczna. Do mnie przychodzą studenci w wieku od lat, nie wiem, 17 do 60 paru tak naprawdę. Mogą być to kompozytorzy, ale mogą też być ludzie ze szkoły medycznej na przykład. Także mogę dostać ludzi, którzy kompletnie nie znają muzyki albo notacji muzycznej i jakby to nie ma żadnego znaczenia. I zazwyczaj mają zupełnie dziwne wyobrażenie, czego będą się na tych zajęciach uczyć. Co to jest muzyka komputerowa na przykład, prawda? Więc albo elektroniczna. Wydaje się im, że to będzie muzyka właśnie komercyjna.
Niektórzy myślą, że po prostu się, jakby mówię, słuchajcie, nauczycie się warsztatu, no, poznacie trochę innej muzyki, jakieś inne, otworzycie się na inne światy muzyczne, natomiast techniki są te same. Komputer jakby nie rozróżnia i sprzęt audio tak samo nie rozróżnia. Oczywiście można wyjść z specyfikę jakiegoś gatunku, ale natomiast jakby jak chodzi o podstawy takie technologiczne, są te same. Jak chodzi o pytanie o tą emocjonalność i to, czy to ja widzę jako jakiś problem, to nie sądzę, dlatego że jakby technologia sama w sobie nie jest dla mnie żadnym celem. Jest to po prostu narzędzie. Jeżeli popatrzymy się na to, czym jest tak naprawdę technologia, jeżeli weźmiemy skrzypce Stradivariusa, no to jest najwyższa technologia dostępna w danym momencie. Po prostu to był szczyt technologii. Technologią było, no nie wiem, jeżeli wykonany flet przypisywany Neandertalczykom też jest technologią. Więc po prostu jest jakby odzwierciedleniem naszych czasów. Dla mnie jest to w ogóle czymś sztucznym. Ja wiem, że przez jakiś czas ja byłam widziana w taki technokratyczny sposób, jak jeszcze przyjeżdżałam dość często do Polski, bo napisałam parę artykułów na temat właśnie Ambisonic, bo jakby jedno z pierwszych osób byłam w Polsce, która się tym zajmowała, więc to było naturalne, że była to ciekawostka. Ale nigdy nie było to dla mnie na pierwszym planie. Po prostu akurat pracuję z tą techniką i uczę tego i na przykład na różnych warsztatach, ponieważ ludzie są tego ciekawi, jest to użyteczne, ale dla mnie akurat była to metoda, która jakby w sposób najbardziej przeźroczysty, taki transparentny umożliwił mi pracę z dźwiękiem i z ludźmi. Ta technologia mi jakby nie przeszkadza. Ja po prostu wchodzę z tymi mikrofonami do jakiejś tam przestrzeni i zapominam o nich. Koncentrujemy się na przestrzeni i na dźwięku i na tym, co z tego wyjdzie. Używam też innych technik, ale to są narzędzia. Są wyłącznie narzędzia, które próbujemy opanować jak najlepiej się da na tej zasadzie, jak instrumentalista ćwiczy na swoim instrumencie i powtarza te gamki po 50 tysięcy razy w ciągu tygodnia albo przygotowuje się do koncertu, ale jakby jest to w tle działalności. Także ja nie widzę tego konfliktu, o ile oczywiście utrzymujemy właściwe proporcje. Myślę, że każdy z nas może się zafascynować w pewnym momencie jakąś nowością i zacząć to wchodzić, ale ostatecznie wiadomo, dlaczego my to robimy. Jeśli mogę tylko dopowiedzieć, bo mnie absolutnie nie chodziło o to, że ta technologia jest pierwsza planowa, bo właśnie no, to, od czego wyszedłem, to dla mnie oznacza, że właśnie ta technologia, tak jak pani mówi, jest tylko tym środkiem do celu. Chodziło mi bardziej o to, że same brzmienia, które powstają z użyciem tej technologii, czasami mogą być zbliżone, prawda, do tych brzmień, które gdzieś spotykamy, no, na przykład w muzyce filmowej, prawda? I teraz to jest bardzo właśnie ciekawe, no bo tak jak mówię, pani się świetnie udaje z tego wybrnąć jakby, prawda? To znaczy mimo tych brzmień, które mogą nam przywodzić na myśl na przykład nieraz muzykę filmową, to jest zupełnie inna jakość, prawda? Zupełnie inny świat, inna głębia. Ale właśnie mnie ciekawi ta granica i też pewne takie asocjacje, które mamy z pewnymi dźwiękami, które nam przywodzą na myśl no, twórczość czy no, wytwory zupełnie innego rodzaju. Także znaczy, trochę perfidnie powiem, że jak gramy na skrzypcach, to wszystko nam się może kojarzyć z całego repertuaru skrzypcowego. To też działa w drugą stronę. Podam przykład, jeden z moich kolegów na przykład mówi, że na przykład dźwięk kojota zazwyczaj w filmie będzie się kojarzył z czymś takim złowieszczym, a on na przykład wychował się w Teksasie i dla niego to był taki przyjazny dźwięk, kiedy idzie spać, po prostu wycie kojota. To jest taki, no, czas iść spać, jest bardzo przyjemnie. Więc każdy może mieć te jakby asocjacje inne. Ja też moich studentów przestrzegam, jeżeli właśnie próbują w jakiś taki dosłowny sposób przekazać jakąś emocję, że ktoś inny może ją zupełnie inaczej odebrać. Oczywiście, że różne dźwięki się będą kojarzyć. Kwestia intencji, jeżeli intencjonalnie te asocjacje utrzymujemy. Ja o tyle próbuję z tego wybrnąć, że jakby te moje dźwięki próbuję tworzyć w sytuacjach, które w jakiś sposób są niepowtarzalne. Oczywiście nic nie jest niepowtarzalne i technologia w jakiś sposób determinuje ten dźwięk, ale jeżeli ja nałożę sobie struny jednego albo innego rodzaju na skrzypce, to tak samo determinuje to, jak te skrzypce będą brzmiały. Natomiast jest tych zmiennych aż tyle, że w końcu dochodzimy do jakiejś unikalnej sytuacji. I w tym momencie to, że ja na przykład pracuję z konkretnymi ludźmi w konkretnej przestrzeni, ustawiam jakieś mikrofony, ale te mikrofony jakby są ustawione w konkretnych miejscach i rejestrują ten konkretny moment, tak jak na przykład ustawić kamerę i reprezentujemy konkretny kąt.
To samo dzieje się z mikrofonami. Nie ma nic obiektywnego w nagraniu. To jest taka jakby pomyłka, że uznaje się nagranie jakby za obiektywną reprezentację. Naprawdę liczy się wszystko. Liczą się parametry tego sprzętu, a liczy się też wilgotność powietrza, liczy się nastrój emocjonalny tych ludzi, którzy w tym projekcie uczestniczą. I to wszystko jakby się składa na taki unikalny moment w czasie i przestrzeni. I mam nadzieję właśnie z tej energii, w tych momentach korzystać. Czyli kontekst w sumie tak. Bardzo wiele. Tak, jak najbardziej. To jest, jak odkąd skończyłam studia, jakby podjęłam takie postanowienie, że nie będę pisać muzyki do szuflady, to musi mieć dla mnie jakieś osobiste znaczenie. To jest za dużo czasu i wysiłku. A musimy robić różne inne rzeczy w życiu, utrzymać się, prowadzić zajęcia, nie wiem, pracować w różnych miejscach, nie wiem. Ludzie mają różne życiowe zobowiązania. Jakby tej muzyki naszej też nikt w sumie nie potrzebuje, więc jeżeli nie ma to dla mnie jakiegoś znaczenia jakby osobistego, głębokiego, to ja tego nie będę robić po prostu. Albo jeżeli mam jakiś projekt raz na czas, który z jakichś powodów czuję się, robię, bo jestem zobowiązana, to po prostu nie jest to dobre doświadczenie. Więc jest to dla mnie bardzo ważne, żeby dany utwór również miał jakieś dla mnie osobiste doświadczenie, bo to jest to, co ja zapamiętam. To jest praca z ludźmi nad utworem. Dlatego na przykład jak miałam jedno wykonanie, w którym nie mogłam uczestniczyć w czasie pandemii, nie udało mi się na premierę mojego koncertu skrzypcowego przyjechać, która tu była grana nad Warszawskiej Jesieni 2 lata temu, to czułam się jakby obrabowana z tego doświadczenia. Jakby mi coś bardzo ważnego uciekło. Ma to sens? Oczywiście. Tutaj pana oczywiście przytłoczyliśmy nad miarę tłumaczenia. The question was, to me your music is profoundly emotional. And you create a world which can involve the audience, immerse them in your worlds. And there is a danger, because of using the same technology, that we come closer to commercial productions, because the technology and instruments are the same. And the composer's answer, the computer and the speakers don't know what music we are creating and what we are working with. At the University of Washington, I work with people who are not music academy students. They can come from all kinds of background and of all ages. Some of them may even be medical students, for example. So they come to study electroacoustic music with me. They have this idea that it has to do with commercial, basically commercial electronic music. And of course they learn the technique, it opens them to a new world, but the technological basis is only the source, it's only a tool, in the same sense in which Stradivarius, for example, was a state-of-the-art tool in his own day, or a Neanderthal recorder. They attributed the discovery of this instrument to the Neanderthals. It was a tool. I was seen or considered as a technocratic composer because I was the first to do it in Poland, and I teach this at the university at workshops. But to me, it's only a method to work with space and with people. And when I enter this space, I forget about the microphones because they are only my tools. And it's the same with instrumental practice. Yes, we need to practice for hours, but the practice is not a aim in itself, and the instrument is not an aim in itself. So we have to maintain the right proportions between interest in novelty and new solutions and concentration on what is important. And the second part of the question, because the created sound may be similar to, for example, film music. And how do you, I can see that you manage to avoid such associations, but how do you do it? The composer's answer, basically, if we use a violin in Briggs, it brings in associations with all kinds of repertoire. For example, the voice of a coyote, may sound sinister to most people, but in Texas, it's just kind of nice barking for them when they at bedtime. So everyone has different associations, and it's all a question of intentions. And I believe I create sounds in unique contexts, because there are many variables, even the change of strings changes the context. And here I work in specific place,
The microphones are registered this particular moment. There is nothing objective about the recording. There are all kinds of parameters, humidity, the people's moods, which go into the making of a recording. So the context is important and the energy. I don't want to write music for the drawer for myself. We all need to make a living and to work, but music has to have deep personal meaning and experience. It has to be a personal experience to me, not just a kind of obligation that I have to fulfill. For example, when there was a premiere of my violin concerto at the Warsaw Autumn and I was unable to attend, I felt kind of robbed of this experience. There's always this personal dimension, which is very important to me. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, może? Are there any more questions? Bardzo proszę. Czy zdarzyło się Pani znaleźć atrakcyjną przestrzeń dźwiękową, ale nie dostać na przykład zgody na nagrywanie tam? Cały czas mi się to zdarza. Znaczy, niektóre przestrzenie rzeczywiście wymagają nie tylko zgody, ale też na przykład zakupu ubezpieczenia dla wszystkich albo jakiejś kwoty finansowej. Patrz, mam to w dobrą stronę. Oczywiście, ale czasami robiliśmy niesamowite akcje, na przykład udało nam się kiedyś wejść do, nie będę mówić do którego kościoła w Krakowie, ale po prostu pojawiliśmy się przed drzwiami z całym sprzętem i zachowywaliśmy się jakby nam się należało, niestety udało nam się wejść. Usłyszeliśmy tylko, że pan, który tam pilnował, czyli krzyknął, bo tu jest ekipa, bo coś tam było niedograne. Faktem jest, że się tam gdzieś po cichu próbowaliśmy dogadać i nam się udało. W Seattle zrobiłam podobną akcję. Czasami trzeba to tak to organizować po prostu troszeczkę pod stołem, a czasami można wprost oficjalnie wejść. Natomiast wiele przestrzeni, które bym chciała zwiedzić w Stanach Zjednoczonych, na przykład do których dostęp jest albo zamknięty. Nawet do tej cysterny teraz już w tym momencie nie wolno wejść. Także ja myślę, że jeżeli na przykład pana takie rzeczy interesują, to trzeba się uzbroić w cierpliwość i po prostu się nie poddawać i próbować na wielu frontach i nie przejmować się odmową. Niekoniecznie jest ona ostateczna tak samo. Czyli sztuka ponad wszystko, no, można nawet łamać przepisy. W pewnych granicach. Bo na przykład, żeby wejść do tej cysterny, to po pierwsze wchodzi się, musi przyjechać strażnik i otworzyć jakby takim fajnym traktorkiem. Wchodzi się czymś takim na przykład. Myśmy przynieśli sprzęt taki alpinistyczny trochę, bo było łatwiej spuścić różne instrumenty i sprzęt do środka, ale pan musiał podnieść takim traktorkiem tutaj takie dwa metalowe elementy, które położono na to, żeby ludzie sobie tam nie wchodzili, nie robili krzywdy. I tak tam ktoś wszedł i na przykład zapalił świeczki, paląc swój własny tlen jednocześnie. Trzeba też mieć urządzenie, które rejestruje właśnie ilość tlenu i jak zaczyna pikać, to należy wyjść. Więc takie różne ciekawe sytuacje wychodzą w trakcie realizacji takich nagrań. Po prostu jest to kwestia determinacji i znalezienia miejsca, do którego po prostu musimy się dostać i co należy wykonać, aby do tego miejsca wejść. A czasem po prostu się nie da. Dziękuję. Have you ever found an attractive space, but got no permission to record there? Yes, it happens in many situations, and also sometimes you have to buy insurance or pay for entrance. It's often the question of determination, as in one church in Krakow when we just arrived with the equipment without being announced, we had to negotiate at the entrance, but we. Made it look as if it was obvious that we should be allowed and improvise the kind of agreement with the guy at the door. In the case of the cistern you saw, it's no longer accessible at the moment. And when it was, we had to open, there was a guy who had to open it using a caterpillar to move metal elements, let us in, light candles which use oxygen, so it has to be, the oxygen level has to be registered and Somebody else was using candles, was given to us as a negative example, and we used headlamps, obviously,
because you know you cannot burn your own oxygen that you are breathing, right? I'm sorry, I misunderstood. Headlamps because we used headlamps, but there was a group just before us that basically these guys were burning candles down there and burning their own oxygen. So the ranger gave us this group as a negative example. Basically, don't do that. So the conclusion was it simply calls for patience, and the refusal may not be final. So within some limits, we just need to try and try again. Bardzo dziękuję serdecznie Państwu za przyjście dzisiaj na dobry początek, na początek tygodnia, poniedziałek rano, spotkanie z kompozytorką. Ewo, jeszcze raz gratulacje ogromne, wspaniałe wykonanie. Zgodzę się z Panem, bardzo emocjonalne, bardzo wciągające, jak zawsze. Cieszę się, że mogliśmy zobaczyć też wcześniejszą wersję i posłuchać oczywiście tej wcześniejszej wersji. A zachęcam Państwa do podążania za kompozytorką, obserwowania jej nowych poczynań. Już trzymam kciuki za nowe projekty, bo jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu również za przybycie dziękuję i do zobaczenia. Thank you very much for coming here on Monday morning for the inauguration of our series of meetings with composers. And Eva, congratulations for the wonderful involving performance yesterday. And also thank you for the opportunity to be able to see the earlier version. And I hope you will be following the composer's new project. And I myself look forward to them very much. And see you in Warsaw. Thank you very much. No właśnie, przyjeżdżam, dziękuję.